Witam. W dniu dzisiejszym chciałam zaprezentować Państwu naszą pracę, którą wykonaliśmy dzisiaj. Były to pomidory, podwiązywanie, okopywanie krzaków, bo liście już zaczęły żółknąć, a na niektórych pojawia się dopiero kwiat, ale są już takie z owocami. Na przykład te koktajlowe. Takie są. Papryczka została okopana dzisiaj. Szczypiorek to niekoniecznie, ale seler. Pietruszka i buraczki to w dalszej kolejności. Ogóreczki, te, które były później zasadzone, no tak wyglądają, taka grządka. Natomiast tatuś zasadził wcześniej, które już kwitną i mają nawet malutkie ogórki. A teraz chciałabym zaprezentować Wam moją nową hodowlę. Nie, to po drodze sałatka pod tytułem liść dębu, ale tutaj właśnie mamy roślinkę arbuza. Niedawno posadzony, bardzo pięknie rośnie. A tutaj są melony. Melony przywiezione aż z Kirgistanu. Pan Piotr mi użyczył kilka nasionek. No i właśnie tak wyglądają. Ciekawa jestem, jak będą wyglądać. To jest taki przekrój mojej małej szklarenki. No i co? Mogę się pochwalić bardzo pięknym koperkiem. Dzisiaj właśnie zerwę. Bo tu ci było trzeba podlać, bo słyszysz? Giniu, słychać cię, a ja nagrywam film. No to tatusiową jeszcze stonkę wam zaprezentuję. No, pozbierał dzisiaj przy... Ale one są wszędobylskie. Gdzie one? No, jest tutaj jakaś. Ta stonka cały czas jest. No, gdzie ona? No, chcę ją tak ładnie zdjąć i nie ma jej. No, ale przecież jest. Tu jest. Ogólnie to tak można powiedzieć, że opanowane, jeśli chodzi o chwasty. Natomiast jeszcze tam takich kosmetycznych dużo rzeczy. Trzeba marchewka rośnie i pietruszka. A tutaj dalej już grządki pana Janka. No tak ogólnie z daleka tak to wygląda. No, zaprezentowałam Wam naszą działkę. Tutaj na pierwszym planie troszkę jeszcze chwastów jest w grochu, który no nie jest kompletny. A to jest nasza nowa uprawa, czyli seler naciowy. No, taka ziemia popękana jest po deszczu. Trzeba koniecznie to podlać. Jeszcze podleję dzisiaj przed odjazdem. No i tutaj fasolka szparagowa. Bardzo ładnie wygląda. No i moje astry. Moje astry długo nie wychodziły. No, mam nadzieję, że teraz już podrosną. No i co? Co mi kwitnie? To jest kosmos. O, właśnie bieluń się zasiał sam. Sam bieluń się zasiał. Tutaj są mieczyki. I tutaj właśnie kosmos, który będzie zakwitał. I tutaj wśród kosmosu taki bławatki polne. Ale taki fioletowy jakiś się udał. No i będą kwitły niedługo. Nasze różyczki. Pokażę Wam. Po sosenek tak wcisnęłam pod sosenkami. No, już jestem ponaglana, żeby
zakończyć filmowanie, bo spieszymy się na autobus. A więc do